I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny już materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. I moi kochani, po udanym ostatnim naszym występie u Madame Błachstreli z jej dodatkową misją, z tym cudownym, że tak powiem... nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, nie skupiajmy się na tym, tylko idźmy przed siebie, bo najzwyczajniej w świecie, moi kochani, udajemy się, aby kontynuować fabułę Pristine Peaks. Najzwyczajniej w świecie udajemy się do miejsca, gdzie w tym momencie udać się powinniśmy, czyli udamy się do tego lodowego, czy też zimowego raczej pałacu, gdzie... okoliczne kurlichy zauważyły dziwną rzecz. Save me from the flaming stooges, uratuj mnie od płonących wypierdków. Kurlik, co z tymi wszystkimi ognistymi, płonącymi stoogami, które znajdują się dookoła, czyli z naszymi ognistymi szajbitami najzwyczajniej w świecie? Nie widzisz... you don't see me running, ruining their vacations, do you? Czyli co się z nimi porobiło, ale czy ty widzisz, żebym ja rujnował ich wakacje? Czy ty to widzisz? Czy mógłbyś pozbyć się przynajmniej trzech z nich? One for each time they scared me witless. Czyli po jednym za każdym razem, kiedy przestraszyli mnie na wskroś. Okej. Zrobimy to później. Bo tak jak mówię, nie chcę w tym momencie tutaj za bardzo kombinować. I przy okazji, 160 monet, żeby ciebie, to jest nieopłacalne. To jest nieopłacalne, żeby w tym momencie tutaj naszego szanownego kurlika Mario brać i uleczyć. Z tego prostego względu, że... no, tak jak mówię, nie jest to opłacalne. Powinniśmy kupić, słuchajcie, dodatkowe rzeczy. I powiem szczerze, że kupię jednego pałbloka. Tak na wszelki wypadek, ponieważ za 100 monet to naprawdę można zaoszczędzić, jak one są na wyprzedaży. Problem w tym, że chwilowo one na wyprzedaży nie są. Oczywiście mógłbym na to zapolować, ponieważ... uwaga, uwaga, moi drodzy, kolejny exploit gry, albo raczej nie tyle exploit gry, co w jaki sposób ta gra działa. Wystarczy, że przeładujecie grę, to znaczy wyłączylibyśmy, zapisalibyśmy grę, wyszli całkowicie z gry z powrotem do menu Switcha i w menu Switcha najzwyczajniej w świecie byśmy sobie trochę posiedzieli. Niektórzy mówią, że również wystarczy wyłączyć Switcha, nie usypiać go, lecz go całkowicie wyłączyć. Włączyć ponownie całą konsolę, tudzież samą grę, podejść, wczytać swój ostatni zapis gry, podejść do właśnie robota 999 plus VAT i z racji tego, że jest to nowe uruchomienie gry, zostaną nam przetasowane oferty, które znajdują się w sklepie robocika 999 plus VAT. I w taki sposób możecie zaoszczędzić kupę siana. Tylko, że ja tego robić nie będę, bo to naprawdę zżera dość dużo czasu, a czas jest cenny, więc nie będę z tym kombinował. Anyway, tak jak mówiłem, wbijamy moi dro... Teraz dopiero zauważyłem, że ktoś tu jest zamrożony. Okej, dobra, chcę wiedzieć, co się dzieje w tym pałacu, bo to robi się ciekawe. No witam. Great Hornspoon. Great Hornspoon. The girl. She's still inside the Winter Palace. The poor thing. Na wielką łyżkę. Zrobioną z... na wielką rogową łyżkę. O tak to można by było przetłumaczyć. Na wielką rogową łyżkę. Dziewczyna. Ona wciąż jest wewnątrz lodowego. Zimowego pałacu. Ta biedulka!
Kapitan Orion, tak by the way, jakby nikt nie zauważył. To jest prawdopodobnie strażnik tego miejsca i dlatego nie wykrywaliśmy znaków ani Bipo, ani Ginny nie wykrywali, że on w ogóle żyje, że on w ogóle gdzieś jest, bo był w stanie hibernacji, bo był zamrożony najzwyczajniej w świecie. Więc w sumie by się zgadzało. Hang me for a cheese sniffer, son. I tried to... Hang me for a cheese sniffer, son. I tried to haul her to safety, but I was pushed out as if by an unseen hand. Powieś mnie za serowe wąchacze, synu. Czyli za nos. Okej. Ale próbowałem zgarnąć ją do jakiegoś bezpiecznego miejsca, ale zostałem wypchnięty jakby przez jakąś niewidzialną rękę. Okay. She's prisoner. She's held prisoner by something that grows more dark and twisted by the second, like a noodle eel or tasseled wobbled... What? Jest teraz trzymana jako więzień przez coś, co rośnie, co staje się coraz mroczniejsze i coraz bardziej skrzywione z każdą kolejną mijającą sekundą, niczym węgorz noodle, czyli makaronowy węgorz albo... Tasseled Wobble Degok. Wybaczcie, nie mam bladego pojęcia, co by to mogło być. Ta druga rzecz. It's a dark mess tentacle. We've dealt with him before, Mr. Jest to... Matko jedyna. Znowu zapomniałem, co znaczy słowo tentacle. Wybaczcie mi to, ale to jest macka. Jest to macka mrok masy. Już się z tym wcześniej mierzyliśmy, panie... Raczej nie panie, tylko kapitanie Orione. Acting Warden of Pristine Peaks. My friend call me Two Nets. You can call me Captain Orion. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli tak. Jestem strażnikiem na służbie Pristine Peaks. Moi przyjaciele nazywają mnie Dwie Siatki. Ale ty możesz mnie nazywać kapitanie Orionie. Innymi słowy, nie jesteśmy twoim przyjacielem, pomimo tego, że ci uratowaliśmy tyłek i sprawiliśmy, że twoja kraina, której podobno pilnujesz, nie zamieniła się w lodowy sarkofag. Nie no, nie ma to jak wdzięczność. Oh, if only. The girl and I docked here when my boat ran out of fuel. I thought it's safe. As it was all but abandoned, if only. Dziewczyna i ja zacumowaliśmy tutaj, kiedy tylko moja łódź, skończyło się mi paliwo w łodzi i myślałem, że będzie tutaj bezpiecznie, ponieważ to wszystko jest opuszczone. Gdybym tylko wiedział. Kapitanie, kiedy będziemy w środku, jedyne czego potrzebujesz to tylko iść za nami, a my znajdziemy twojego przyjaciela. To jest przyjaciółkę w tym wypadku. Poza tym, tak tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, to są drzwi, które należy popychać, a nie ciągnąć. That's a push door, not a pull. Neither here nor there. Ale nie jest to... W żaden sposób nie chcemy się do ciebie przyczepić. To jest gra słowna. W sensie push or pull. Można powiedzieć, że kogoś się popycha do zrobienia czegoś albo że ciągnie się go na przykład za ucho, żeby coś konkretnego zrobił w języku angielskim. Dwa idiomy angielskie, więc najzwyczajniej w świecie push door or pull, czyli nie chcemy cię ani popychać, nie chcemy cię przymuszać tak właściwie do robienia ani jednego, ani drugiego. Brzmi to bez sensu po polsku, ale musimy z tym żyć niestety. Czyli co? She's held prisoner by something that grows more dark and twisted by the second, like a noodle. Okej. W czasie jak on do nas gadał, to coś nas obserwowało ze środka. Dobra. Go on inside, double time. Czyli mamy się udać do środka w podskokach. Okej. To my się udajemy do środka w podskokach. Woo!
Ciekawe, bardzo ciekawe. I tak, nie wiem, czy zauważyliście, ale... Ale pan kapitan raczej do Bystrych nie należy, ponieważ jak go uratowaliśmy, jak zamarzł, to mogliście zauważyć, że on ciągnął za te drzwi, tak jak powiedział Bipo, ale to są drzwi, które należy popchnąć, a nie pociągnąć. O! Nic się nie zmieniło, więc absolutnie jesteś bezużyteczny dla nas. Dobra, czyli jesteśmy w środku tego zimowego pałacu, nie lodowego, i widzę drzwi. Przynajmniej jedne drzwi widzę, które możemy otworzyć. I teraz tak. Mapa. Tu mamy misję poboczną. Tiny Dancer, malutki... Albo malutka... Osoba tańcząca, bo nie wiemy, czy to jest on, czy ona. Więc osoba, istota tańcząca. Tu mamy, widzę, że... Widzę, że ta posiadłość jest naprawdę wielka. Większa w środku niż z zewnątrz. Prawie jak TARDIS. Bardzo ciekawe, ale dobra. Czyli to tam jest u góry. Prawdopodobnie tych drzwi nie otworzymy. To są drzwi... To są drzwi, które powodują, że gdzieś wyjdziemy. Okej. Wyszliśmy do... ogrodu. Czyli te drzwi, które są tutaj, nie możemy przejść tego całego przejścia, tylko od razu udajemy się do ogrodu. Dobra, zanotowane. Zanotowane i... A, nawet nie możemy przejść, to jest po prostu sekretna... Sekretne miejsce, które pozwala nam podejrzeć, jak wygląda... Jak wygląda ogród ze swoim labiryntem z krzaków, ale nic poza tym. Czyli weszliśmy tu tylko po to, żeby zdobyć dodatkowy przedmiot. Fajne małe ukryte, żeby gracz nie za bardzo... Żeby gracz mógł pozwiedzać, ale niekoniecznie, żeby zszedł z konkretnej ścieżki, którą tutaj twórcy nam przygotowali. Innymi słowy... Przechodzimy do bardziej liniowej... bardziej liniowego obszaru i tym samym do bardziej liniowej rozgrywki, co też nie jest złą rzeczą. A cold greeting, zimne powitanie, to jest nasza misja fabularna, którą musimy zrobić, bez niej nie możemy dalej zwiedzać. Okej, jestem w stanie to przeżyć. Zobaczmy. A cold greeting, pokonaj 12 przeciwników. I widzę, że już się zmieniły trochę pole, w którym musimy walczyć i... Ja bardzo przepraszam, szanowna gro, pokazałaś, że zebraliśmy wszystkie iskierki, a teraz dostajemy nową iskierkę. Chyba, że iskierki, które zdobywamy fabularnie, nie są liczone do całkowitej liczby iskierek, które możemy znaleźć w danej na danej planecie. Co z jednej strony jest totalnie nielogiczne, bo po co wtedy dawać licznik iskierek? A z drugiej strony jest logiczne, bo dzięki temu wiemy, że nie pominęliśmy żadnej bonusowej iskierki, a tych tak czy tak nie jesteśmy w stanie pominąć, ponieważ są fabularne. To jest nagroda za ukończenie fabularnej misji. Pyrogeddon. Już mi się to podoba. Szczególnie, że jest to Pyrostar na ognistej chmurce. Więc może to oznaczać, że będzie to taka iskierka, taki lumolik, który spowoduje, że nasze szarże, kiedy tylko będziemy mieli tego lumolika zaekwipowanego, nasze szarże będą zadawały dodatkowe ogniste obrażenia. Ciekawe, dobra. Pardon me, just wondering if you've ever faced sea stooges before. Prosiłbym o wybaczenie, ale zastanawiam się, czy kiedykolwiek przeciwstawiłeś się wodniakom. Czy kiedykolwiek wcześniej przeciwstawiłeś się wodniakom. Ich szarża powoduje efekt chlapnięcia wody, który może cię odbić. I to bardzo mocno. A potem... Za każdym razem, kiedy zostaniesz uderzony po raz kolejny, zanim zakończy się twoja tura, znowu zostaniesz odbity.
To się nazywa bycie ochlapanym. Nie wiem, dlaczego Perogedon według mnie mówi w taki sposób, ale umówmy się, że mówi w taki sposób. Jest bardzo kulturalny. I kojarzy mi się to z bardzo kulturalnym panem Brytyjczykiem, z takim, wiecie, monoklem, filiżanką herbaty, który przewieszonym, wiecie, w meloniku, ubrany we frak, z wąsem, niczym Kurlik Mario, tylko Kurlik Mario jest bardziej nieokrzesany i mniej brytyjski, bardziej hiszpański, albo włoski można by było powiedzieć, i z przewieszonym, jak on się nazywa, parasolem przez rękę. Tak mniej więcej wygląda dla mnie Perogedon. Jak ktoś chce to narysować, proszę, ja was bardzo, tak mi się kojarzy, kiedy zaczął do nas mówić od pardon me, czyli proszę o wybaczenie, takie, wiecie, bardzo, bardzo grzecznościowo. That's a lot of bouncing, I know, but if you win, I get to live with you. How's that for motivation? Wiem, że to jest bardzo dużo odbijania i jestem tego świadomy. Jednakże, jeżeli tylko by pan tutaj zwyciężył, by państwo tutaj zwyciężyli, to będę mógł z państwem stąd odejść. Czy to brzmi jak dobra motywacja? Tak? Nie? Bardzo dziękuję. Okej! Czyli oficjalnie w tym miejscu poznajemy po raz pierwszy wodniaki. Problem w tym, że my już wodniaki spotkaliśmy wcześniej, więc jest to absolutnie bezsensowne. Musimy pokonać 12 przeciwników. Czy to znaczy, że jacyś przeciwnicy będą się nam dospawnowywać, czy to są wszyscy przeciwnicy, których tutaj mamy? Policzmy, mamy tutaj dwóch. Mamy ich czterech. Mamy ich pięciu. Mamy ich sześciu, siedmiu, ośmiu. Czyli czterej przeciwnicy jeszcze dodatkowo nam się zespawnują. Naszym zadaniem jest dotrzeć tutaj, żeby pokonać tego przeciwnika, ponieważ on będzie robił najwięcej problemów, bo jest snajperem. I powtórzyć to samo po drugiej stronie. Czyli albo możemy rozproszyć naszych bohaterów, to nie jest dobra strategia, albo skupić się w jednym miejscu i zmusić przeciwników, żeby albo przestali się ruszać, albo żeby zaczęli się ruszać w naszym kierunku. Tylko co zauważyłem w tej grze, to to, że większość przeciwników, jeżeli jesteśmy wystarczająco daleko od nich, to przeciwnicy nas nie zaatakują. Problem w tym, że czasami przeciwnicy reagują na rurę i na przykład ci przeciwnicy uznają, jeżeli będziemy po drugiej stronie gdzieś w tym miejscu, w tej okolicy, to ci przeciwnicy, z tego co zauważyłem, jak działa gra, od czasu do czasu reagują, że jest rura i idą w naszym kierunku, ponieważ mogą do nas dotrzeć przez rurę, a czasami zachowują się tak, jakby tej rury nie było i po prostu stoją jak te kołki i czekają na zbawienie. Najzwyczajniej w świecie. I to zbawienie przyjdzie, jeżeli oni by się nie ruszyli, to zbawienie przyjdzie, jeżeli my wyjdziemy z tej rury, to wychodzimy prosto na ich plecy. Wszyscy zrozumieli, na czym polega problem z AI w tej grze? Dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. Dlatego, żeby tutaj nie przedłużać, spróbujmy, słuchajcie, coś zrobić. Czyli po pierwsze musimy zadbać o naszą drużynę. To znaczy musimy zmienić ustawienia naszych tutaj rzeczy, które mamy przy sobie, naszych lumolików. Z tego prostego względu, że no, najzwyczajniej w świecie nie będzie nam w ogóle przydatny Aquanox w tym wypadku. Ponieważ Aquanox nie jest przydatny, tak? Electro Dash. All dashes deal 294 damage and have the shock super effect. Kurlik Mario, dostaniesz to. Możemy też zrobić tak, żeby Kurlik Peach dodatkowo miała elektroida, ale nie za bardzo, z tego prostego względu, że możemy to dać naszej szanownej Kurlik Peach. Powiedziałem pewnie dwa razy Kurlik Peach, bo tak mi się wydaje, że to zdanie nie miało sensu. Peach nie damy elektroida, żeby jej ataki nie były elektryczne. Damy za to naszej szanownej Kurlik Peach, ponieważ jej ataki będą dzięki temu mogły być elektryczne. Wykorzystamy to, że każda postać ma dwie akcje do wykonania, ergo musimy w jakiś sposób kompensować. Nie będziemy używać dwóch lumolików naraz, więc, bo wtedy stracimy ruch tak właściwie daną postacią. Innymi słowy, musimy to w jakiś sposób sobie, tak jak mówię, zrekompensować. I widzę, że nie mamy wystarczającej ilości kryształków, nie mamy wystarczającej ilości
Starbitsów, żeby wszystkie Lumoliki ewoluować. To nie Feller, Wesno Seller, wszystko jest na swoim miejscu. Here we go w takim razie. I z racji tego, że jak już powiedziałem, jesteśmy w stanie troszeczkę tą grę oszukać, to zróbmy to. Z tego prostego względu, że pomożemy. A po drugie, to jest bardzo dobry pomysł. To znaczy, co chcę osiągnąć, słuchajcie. Będziemy chcieli naszego kurlika Mario na pewno tutaj sobie... Na pewno będziemy chcieli sobie tutaj zrobić mu parę ciekawych rzeczy. Elektrodasz, wszystkie dasze mają elektryczność na sobie nałożoną. Bardzo się z tego powodu cieszę. I teraz moje pytanie, czy ty, Peach, będziesz w stanie tą dwójkę... Tak. Okej, nie zmarnowaliśmy jeszcze, słuchajcie, żadnego ataku, a już mamy masę przeciwników pokonanych, więc możemy sobie przejść bezpiecznie tutaj. To jest bardzo szybka walka. To jest bardzo szybka walka, jeżeli pomyślicie tylko, jakie tak właściwie musimy wykorzystać nasze zdolności, żeby to wszystko miało de facto ręce i nogi. I teraz słuchajcie, co musimy zrobić, żeby to zadziałało? Otóż, używamy Twin Jumpa, żeby uleczyć naszego szanownego kurlika Mario. Kurlik Mario z kolei robi coś takiego, że odbija się od naszej szanownej kurlik Peach. I załatwia tą dwójkę. Bo pamiętajcie, mamy zwiększone obrażenia. Kurlik Peach, ty, jeśli ja dobrze kojarzę, możesz zaatakować tego pana bez absolutnie żadnego problemu. Trzy uderzenia krytyczne. Czyli gdyby to był idealny świat, a niestety nie jest, to bylibyśmy w stanie zaatakować... Możemy spróbować. Wiem, że to się nie uda. Możemy, słuchajcie, zawsze spróbować. Właśnie, zadamy mu zero obrażeń. No dobra, w takim razie zakończymy tą turę po prostu stając sobie każdym z naszych bohaterów w takim miejscu, żeby... jak najmniej oberwać i tą turę zakończymy. I tym razem przeciwnicy pomyśleli, chociaż nie pomyśleli aż tak bardzo dobrze. Ty możesz mnie trafić, a w drugą stronę to nie działa. Szanowna gro, to jest totalnie nie fair. Dobra. Kurlik Peach, ty, moja droga, podejdziesz sobie bliżej. Bo dlaczego by nie? I spróbujemy cię zdjąć. Okej. Nie no. Ja nie chcę nic mówić. Ale to zadziałało aż zbyt dobrze. Teraz tak, czy wy jesteście odporni na ataki... Resistant, na splash, czyli ogień powinien de facto mieć na was jakiś efekt. Może i minimalny, ale zawsze to będzie jakiś dodatkowy efekt. Dobra, wiem, rozdzielam nasz zespół, ale niestety wszystko wskazuje na to, że inaczej zrobić nie możemy. I zastanawiam się, jakby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi.
I tak właściwie... Żeby to miało ręce i nogi, to jedyny sposób, jaki ja widzę, to zaatakowanie tego przeciwnika. Peach. Na całe szczęście. Au. Dobra. Kurlik Mario i księżniczka Peach. Bariera zespołowa. Bo możemy oberwać niestety przez przypadek. I tobie zadamy dużo obrażeń. Okej, powinno zadziałać. I tak, wiem. Kurlik Mario i księżniczka Peach są w bardzo kiepskiej sytuacji. Ale nic innego nie zrobimy. Za to jeżeli ty coś zrobisz, jeśli oni coś zrobią, to zadamy im naprawdę dość dużo obrażeń. Tu się będą spawnować przeciwnicy. Okej. Kurlik Peach, ty nie możesz zostać sama. Albo inaczej. Mogłabyś, gdyby nie fakt, że przeciwnicy będą stanowić spore zagrożenie dla ciebie, jeżeli zostaniesz sama. Więc najlepiej by było, gdybyśmy całym zespołem udali się w to miejsce i chociaż z jednej strony spróbowali to wszystko ogarnąć. Jeden strzał tylko cię trafił. Nie no, po prostu cudownie. Jeszcze zostaje nam księżniczka Peach. No i dobra. To teraz tak. Co zrobi to? Once activated, a hero regenerates 30% of their max HP in 3 turns. Tak. Mamy na to chwilę czasu. Wycofamy sobie księżniczkę Peach i naszego kurlika Mario co najwyżej ustawimy. Kurlik Mario może tankować, więc ustawimy go tutaj i użyjemy jego zdolności Counter Blow. Jeżeli jakikolwiek przeciwnik użyje ataku w pobliżu, zostanie ataku ręcznego, zostanie zkontrowany. I teraz jakby to zrobić? Zróbmy to w taki sposób i ustawmy go o w tym miejscu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Koniec naszej tury. Bo nic zrobić... Przepraszam, możemy. Możemy uleczyć cały zespół. Co mnie niezwykle cieszy. I... kończymy naszą turę tak właściwie. Cóż nam Rockmasa zespawnuje? Otóż zespawnuje nam po jednym przeciwniku, bo chyba dwóch przeciwników nam w sumie brakuje, żeby to wszystko ogarnąć. Ilu przeciwników nam... Czterech nam chyba brakuje. Tak, czterech nam przeciwników brakuje, żeby to wszystko ogarnąć. Szanowny panie Kurliku Mario. Możemy to załatwić w niezwykle szybki sposób. To cię jeszcze nie załatwiło. Ale... A, nie możemy drugiej szarży zrobić. Aha. To mamy kłopot. To mamy kłopot, albo mamy... Albo jesteśmy w dobrym miejscu z tym wszystkim. Załatwiony, dobra. Chyba nic więcej zrobić nie możemy tak właściwie.
Będziemy chyba mogli tylko i co najwyżej przesunąć sobie naszych bohaterów w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. I to też zrobimy z naszą szanowną królewną Peach. Ją sobie tutaj po prostu ustawimy, żeby była skitrana i... To samo możemy zrobić z Kurlik Peach. I przy okazji wykorzystać możliwość leczenia. Dobra. A to tyle? To tyle na to wygląda. Tak nie możecie do nas strzelić, bo jesteśmy troszeczkę za daleko od was. A ten jeden nie zrobi nam aż takiej krzywdy, jakby można było myśleć. Powiedział, po czym oberwał i to tak dość solidnie. O, dobra. Czyli co? Czyli w pierwszej kolejności uzdrawiamy cały... A, nie możemy. Nie możemy, moi drodzy. Albo uzdrowimy cały zespół, albo... Mam sadystyczny pomysł. Uzdrówmy naszego szanownego Kurlika Mario, chociaż troszeczkę. I teraz tak. Księżniczka Peach, ty moja droga, razem z Kurlikiem Mario udacie się na drugą stronę. Pokonacie tych przeciwników, którzy znajdują się po drugiej stronie. Za to ty, moja szanowna Kurlik Peach, pokonasz tego pana. Pięknie. Bardzo pięknie. I teraz wykorzystamy, słuchajcie, to, że mamy wzmocnione obrażenia. I to powinno starczyć, żebyśmy mogli co nieco więcej zrobić. Problem oczywiście jest taki, że nie sięgniemy naszymi dwoma bohaterami, ale... Znaczy się, nie sięgniemy. W tym sensie nie sięgniemy, że będziemy musieli tutaj co nieco więcej pokombinować. Ale to nie feller, ponieważ tak. Kurlik Mario, Super Mushroom Chest DX, heal 100%. Okej, gdzieś to znaleźliśmy, nie mam bladego pojęcia gdzie. Używamy Move Boosta. Thank you, mama. Dzięki czemu możemy zwiększyć nasz obszar ruchu. A przy Kurliku Mario... Jak wiemy, to jest bardzo, ale to bardzo opłacalne. I nawet nasza szanowna Peach, która była tutaj w formie backupu, gdybyśmy jednak nie pokonali tych dwóch przeciwników, to opcja była taka, że Kurlik Mario wróciłby do Peach, Peach by podskoczyła, użyła Team Jumpa i dobilibyśmy tych dwóch przeciwników przy pomocy właśnie naszej szanownej królewny Peach. Taki był zamysł, udało się bez tego, bo trafiliśmy chyba jeden krytyczny cios, więc najzwyczajniej w świecie udało się to zrobić bez tych bonusowych, dodatkowych rzeczy. O tak, udało się zdobyć Pyrogedona. I chciałbym zobaczyć przed zakończeniem dzisiejszego materiału wideo, co tak właściwie ten Pyrogedon robi. Czy miałem rację? Czy nie miałem racji? Czy może Pyrogedon zupełnie coś innego robi? Dobra. Meters with the burn super effect rain upon enemy each deals... Stop. Ty zrzucasz, niczym przy użyciu broni Armageddon, Worms, Armageddon i World Party, zrzucasz meteory, czyż deszczu meteorytów w Armagedonie. Anyway, w Wormsach broń jest taka, która bardzo podobną rzecz robi. Zrzucasz meteory, które nakładają na nich super efekt podpalenia, i zadają między 165 a 165 obrażeń, czyli równo zawsze 165, chyba że cię zaktualizujemy, to nie będziesz więcej. I Burn Protector, wszystkie efekty są zredukowane o 20% obrażenia, jakie otrzymujemy od super efektów. Nasz bohater, który ma zaekwipowanego akurat Pyrogedona. A ognisty podpalenie efekt jest całkowicie nieefektywny przeciwko nam. Czyli de facto... Bardzo podobne jak to, Pyrostar, tylko że Pyrostar pozwala nam zadawać obrażenia, a to daje nam atak AoE,
Nie, poczekajcie. 9 metrów ma obszar rażenia, czyli tak jakby robimy hadouken na 9 metrów, który wystrzeliwuje meteoryty, które zadają obrażenia. Ej, to jest lepsza broń. Trzeba będzie go zupgrade'ować. Trzeba go będzie zupgrade'ować, bo to jest tak jakby stworzenie miotacza płomieni. Słuchajcie, nasz kurlik Mario może nie tyle atakować ognistymi atakami na obszarze pewnym, tylko jeszcze dodatkowo może mieć miotacz płomieni. Znaczy się, ja absolutnie tutaj w żaden sposób nie mam z tym problemu. Nawet bym powiedział, że nie tyle, że nie mam problemu, co jestem za, przeciw i wstrzymuję się od głosu, więc najzwyczajniej wow. To może być bardzo OP. Albo będzie można to bardzo mocno nadużyć. W każdym bądź razie, moi kochani, w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o ten materiał wideo, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope wam się podobał. Zachęcam was nie tylko do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, ale również, żebyście oceniali te materiały wideo, ponieważ komentowanie nie gryzie, to po pierwsze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam po drugie i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to odpowiadając wam najczęściej komentarzem na komentarz, lub odnosząc się do waszego komentarza w formie ustnej, w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii, to po trzecie. A po czwarte, ocenianie materiałów wideo możecie już poocenić, czy to pozytywnie, czy negatywnie, i zostawić w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. I jeszcze dodatkowo pokazuje to algorytmom YouTube'a, że jest jakieś zaangażowanie was, moi kochani widzowie, w to, co się dzieje na kanale. Innymi słowy, algorytmy działają i możecie otrzymywać update'y zarówno w waszym feedzie, jak i subskrypcjach o tym, że nowe materiały wideo na kanale się pojawiają. I to niestety tak działają teraz algorytmy na YouTubie i do tego przyzwyczaić się musimy. Tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne na sam koniec tego materiału wideo. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Miłego dnia, popołudnia, wieczora, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!